Witam wszystkich widzów. W tym filmiku przyglądamy się bliżej walizce z testami niemieckiej firmy JBL TestLab. Zaczniemy od testów na fosforany. Fosforany w małych ilościach potrzebne roślinom dla wzrostu, natomiast większa koncentracja fosforanu w wodzie może zaszkodzić jak rybkom, tak i krewetkom. Zalecana dawka fosforanów to 0,1 mg na litr wody, natomiast maksymalna dopuszczalna dawka to 0,5 mg na litr wody. Po podmianie wody koncentracja fosforanów w wodzie spada prawie do zera, a po 2-3 tygodniach, jeśli nie podmieniamy wodę, to poziom fosforanów podskoczy do około 0,1 mg na litr. Zalecane korzystanie z tego testu przed i po podawaniem nawozów z fosforanami, żeby nie przedobrzyć z ilością dodawanego nawozu. Następny test to test na azotany. Z tego testu korzystamy częściej, ponieważ koncentracja azotanu w wodzie ciągle podnosi się. Musimy często sprawdzać ilość azotanu w wodzie, żeby nie przekroczyło maksymalną dopuszczalną ilość. Maksymalnie dopuszczalna ilość azotanu w wodzie to 50 mg na litr wody. Obniżać ilość azotanu w wodzie można dwoma sposobami. Pierwszy sposób to podmiana wody. Drugi sposób dodanie do filtra materiałów obniżających ilość azotanu. Uważam, że pierwszy sposób jest łatwiejszy, ponieważ łatwiej jest podmienić część wody w akwarium. Kontrolować ilość azotanu w wodzie trzeba również, kiedy dodajemy nawozy zawierające azotan, ponieważ jeśli poziom azotanu w wodzie jest bliski do głównego dopuszczalnego pułapu, to lepiej zrezygnować z dodawania takich nawozów. Kolejne testy to są testy na azotynę i na amoniak. Testy nam będą potrzebne przy zakładaniu nowego akwarium, gdy chcemy sprawdzić i dopasować filtr do danej pojemności. Poziom jak azotynów, tak i amoniaku w wodzie powinien być zerowy. Jeśli testy pokażą, że w wodzie mamy azotyny lub amoniak, to oznacza, że trzeba zamienić filtr na mocniejszy. Kolejne testy to są testy do sprawdzenia poziomu pH w przedziałach od 3 do 10 i bardziej precyzyjnej od 3 do 7,6. Kolejny test to jest test na żelazo, którym sprawdzamy poziom zawartości żelaza w wodzie. Korzystamy z tego testu tak samo jak i w przypadku testu z fosforanami, czyli przed i po podawaniu nawozu. Następne to są testy do sprawdzania twardości ogólnej i węglanowej. Test na twardość ogólną pokazuje zawartość jonów wapnia i magnezu w wodzie. Test twardości węglanowej pokazuje zawartość wodorowęglanów, węglanów i wodorotlenków, wapnia i magnezu. Za pomocą testów pH i KH możemy obliczyć zawartość CO2 w wodzie. W walizce jest specjalna tabela, która pokazuje na podstawie tych testów zawartość CO2 w wodzie. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.